Maria Sikorska, dzień dobry. Dziś będziemy rozmawiać o sytuacji na rynku serów. W studiu witam Pawła Wyrzykowskiego, analityka sektora Food and Agri Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Sery stanowią główną pozycję w eksporcie produktów mleczarskich. Jak kształtował się eksport serów w 2021 roku? Rzeczywiście, sery i twarogi to główna, sztandarowa pozycja w eksporcie produktów mleczarskich z Polski. W 2021 roku wartość ich eksportu odpowiadała za około 39% całkowitej wartości eksportu produktów mleczarskich. I ten ubiegły rok, on był kolejnym rekordowym pod względem sprzedaży zagranicznej serów i twarogów z Polski. Wartość eksportu wyniosła 928 milionów euro i to było o 13% więcej niż w 2020 roku i był też to piąty kolejny rok, w którym wartość tego eksportu z Polski rosła. Do głównych odbiorców tych produktów z Polski należały Niemcy, Ukraina oraz Czechy, gdzie wartość eksportu wyniosła odpowiednio 98, 97 i 95 milionów euro, czyli łącznie te trzy kraje odpowiadały za około 1/3 całkowitej wartości eksportu tych produktów z Polski. Wspominał Pan o eksporcie do Ukrainy. W jaki sposób agresja Rosji na Ukrainę wpływa na ten segment sektora mleczarskiego? Ukraina, tak jak wspominałem, była drugim największym odbiorcą serów z Polski. Wartość eksportu do tego kraju stanowiła 11% całkowitej wartości eksportu serów z Polski. W przypadku Unii Europejskiej ten udział wyniósł 5%, czyli 5% wartości eksportu serów z Unii Europejskiej do krajów trzecich trafiało do Ukrainy. No i jaka to jest skala? To dla porównania dobrym przykładem jest, jaki był udział Rosji w 2013 roku, czyli w ostatnim roku przed ogłoszeniem embarga na produkty unijne, w tym sery. Ten udział w przypadku Unii Europejskiej był 20%. Więc widzimy, że tutaj w przypadku Ukrainy ten udział jest mniejszy, no i ewentualne jakieś perturbacje związane ze sprzedażą tych produktów na rynek ukraiński, one powinny w mniejszym stopniu zdecydowanie oddziaływać na segment serów. No, niemniej jednak pewnie będzie potrzebny pewien czas na dostosowanie, na przekierowanie tych produktów do innych destynacji, do innych krajów. To też widać trochę w zachowaniu cen. Jeżeli porównamy sobie ceny na podstawie Sparks, ceny produktów mleczarskich i jak one się zachowywały po wybuchu konfliktu, no to widzimy, że o ile sery w okresie miesiąca po wybuchu konfliktu one wzrosły o 8%, to takie produkty jak masło czy odtłuszczone mleko w proszku, tutaj ta skala wzrostów była zdecydowanie większa. To było 26% i 18%, więc widzimy, że dynamika wzrostu cen serów w tym przypadku jest zdecydowanie mniejsza niż tych pozostałych głównych produktów eksportowych. Więc ta agresja Rosji na Ukrainę będzie w pewnym stopniu i już oddziałuje na ten rynek serów, jednak nie przewidujemy tutaj większych perturbacji. W ostatnim okresie obserwujemy wzrost cen zbóż, nawozów czy oleju napędowego. Jakie to będzie miało przełożenie na rynek serów? Ostatnie miesiące to wzrost cen tych kosztów czynników wytwórczych, jeżeli chodzi o produkcję mleczarską. Wyższe ceny zbóż przekładają się na wyższe ceny pasz treściwych, ze względu na to, że oczywiście zboża są ich głównym komponentem. Rosnące ceny nawozów, rosnące ceny oleju napędowego, one przekładają się na wyższe koszty pasz objętościowych. Koszty pasz są głównym składnikiem kosztów, jeżeli chodzi o produkcję mleka. No i to w konsekwencji rodzi presję na wzrosty cen już tego produktu finalnego u producenta rolnego, czyli cen mleka. Tutaj również dużą rolę odgrywają mleczarnie, no, które chcąc zapewnić sobie odpowiednią ilość surowca, mogą być skłonne do podnoszenia tych cen skupu z uwagi na to, żeby rolnicy nie ograniczali produkcji, nie ograniczali wydajności. Widzimy też tą presję w takim razie po stronie surowca, jeżeli chodzi o sery. Ze względu na to, że oczywiście mleko jest z kolei głównym komponentem kosztowym, jeżeli chodzi o produkcję serów. I tak, gdybyśmy sobie mogli to porównać, to jeżeli
przyjęlibyśmy, że do produkcji serów zużywa się 8 litrów mleka do produkcji 1 kg, a cena mleka w skupie wzrosłaby powiedzmy o 50 groszy, no to automatycznie się przekłada na wzrost kosztów produkcji serów o 4 zł na kilogramie. Na koniec powiedzmy jeszcze o nowościach produktowych. Czego poszukują teraz konsumenci polscy i europejscy? Tutaj posiłkujemy się bazą nowości produktowych firmy analitycznej Mintel i to, co obserwujemy na rynku polskim w 2021 roku, to to, że w przekazie marketingowym na nowych produktach, które są w Polsce wprowadzane na rynek, dominowała komunikacja marketingowa związana z aspektami zdrowotnymi. W szczególności nacisk był kładzony na to, że te produkty są wolne od sztucznych dodatków, one są pozbawione alergenów czy pozbawione laktozy. Więc widzimy, że ten komunikat zdrowotny był na pierwszym miejscu. Te poszczególne oznaczenia, one pojawiały się na około 15% nowo wprowadzanych produktów na rynek. To, co jeszcze było dosyć silnie komunikowane, to wygoda użycia, wygoda opakowania, czyli ten trend związany z convenience również był szeroko komunikowany, jeżeli chodzi o rynek polski. W przypadku rynku europejskiego, silniej niż w Polsce, był podkreślany trend związany z tym, że sery są produktami wegetariańskimi, że to są produkty odpowiednie dla wegetarian, a tak naprawdę pozostałe główne oznaczenia marketingowe na tych nowo wprowadzanych produktach, one były bardzo, te główne trendy były bardzo podobne jak to, co obserwowaliśmy na rynku polskim. Czyli widać nowe trendy i modę, między innymi na czystą etykietę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękuję za to, że byliście z nami. Do zobaczenia.